Hej, witaj na moim kanale, ja mam na imię Konrad i dziś zajmiemy się wspólnie analizowaniem mowy ciała osób, które mają co nieco wspólnego z polityką. Między innymi Paweł Kukiz, posłowie i posłanki PiSu, koalicji i innych stowarzyszeń. Zobaczysz, jak wymachują sobie rękami przed twarzą? Ale jakby pan nie machał mi tu paluchami. Unikają odpowiedzi. Nie, świadka, żeby nie oceniał. Dodatkowo dowiesz się, czego lepiej nie robić publicznie. W tej pierwszej części, nie wiem czy będzie druga potrzebna, w tej pierwszej części nie było to dłużej niż 7 minut. Pokażę Ci, na co zwracać uwagę podczas obserwowania zachowania rozmówcy oraz słuchania tego, co mówi. Na wstępie powiem, że ten odcinek nie dotyczy polityki, a tajemnic mowy ciała czy wywierania wpływu. Skomentuję ciekawe zachowania, które po prostu wpadną mi w oko. Materiał chcę, abyś potraktowała jako edukacyjny, dlatego zabierajmy się do pracy. A no i zdradzę Ci tylko, że ze wszystkich zachowań dzisiejszych moje ulubione chyba znajdzie się mniej więcej w połowie filmu, dlatego usiądź wygodnie i zacznijmy. Trzy sprawy. Mowa ciała, wizerunek, wrażenie. Podając dłoń, możesz to robić na rozmaite sposoby. Jeśli zmierzasz do zajętych ludzi, masz niejako przewagę nad nimi, bo przywitanie się wymusza na nich choćby lekkie podniesienie mięśni pośladkowych. W tej sytuacji przedstawiciel PiSu, podając dłoń przedstawicielowi koalicji, wymusza na nim jego powstanie. Miło, że Buda podał dłoń tej pani, a nie zignorował ją. Tak, czasami takie sytuacje też mogą mieć miejsce. Kobiety są ignorowane w takich okolicznościach, czują się z tym źle i słusznie. Tak więc naprawmy to. Mężczyźni, wyciągajcie częściej dłonie w stronę kobiet. Kobiety, nie bójcie się tego i szukajcie kontaktu wzrokowego, aby móc się przywitać z uśmiechem. Jacek Karnowski dostrzegł Waldemara Budę, ale on podszedł najpierw przywitać się z Kukizem, co mogło być negatywnie odebrane przez Karnowskiego. Musiał trochę wyczekać, aż w końcu ten podejdzie i wyciągnie do niego dłoń. No i drodzy politycy, biznesmeni i widzowie, podając dłoń, starajcie się patrzeć w oczy rozmówcy. Jeśli tego nie robicie, tracicie punkty wpływu wywierania wpływu. Tutaj między innymi Jacek Karnowski nawet nie pofatygował się na spojrzenie na rozmówcę, co jest jasno odbierane jako jeden z kilku wariantów. Łączą ich słabe relacje, jest zajęty przygotowaniem coś na komputerze albo brakiem pewności siebie. Oczywiście gdzieś tam może być jeszcze jakiś inny alternatywny powód. Na szkoleniach uczę między innymi tego, aby podając dłoń nie tracić tych punktów przez opuszczenie wzroku. Pokażę Wam teraz różnicę. Obserwuj zastępców przewodniczącego. Zdrowy rozsądek. Dzień dzisiejszy to dla mnie ta komisja jest nie ze zdrowym rozsądkiem tak do końca. Nie. Świadka, żeby nie oceniał. Na temat pana swoją opinię, no a ja staram się pana do pana tej opinii. Ale jakby pan nie machał mi tu paluchami. Przepraszam bardzo, no bo trochę nie czuję ja się. Tamten paluch pokażę. Czy mogę się odsunąć, bo zaraz. Może pan nawet wyjść. Okulary, tak? Nie, to ja już będę decydował, kiedy wyjdę, a nie pan. Ale prosiłbym, żeby pan tutaj spokoju zachował, bez nerwów, bo to nie ma sensu. Ale to niech pan nie macha mi tymi łapami, no. Przepraszam, rączkami. Pół minuty, a tyle się wydarzyło. Przynajmniej rozbawili nas i Kukiza w ogóle. Kto finansuje tą farsę? A, my. Poseł Waldemar Buda skierował palec wskazujący i prawdopodobnie pokazywał na przycisk odpowiadający wyłączenie mikrofonu przesłuchiwanemu. Rozmowa merytorycznie zmierzała donikąd, a jedynie były przepychanki słowne. To niech pan mi tutaj nie macha łapami, ja nie mam łap, przepraszam, rączkami. Co możesz zrobić w takiej sytuacji? Nic by się nie stało, jeśli z utrzymaniem kontaktu wzrokowego przeprosiłby jeden drugiego, albo drugi pierwszego. To nie ma znaczenia kto kogo, bo dać sobie spokój, mało istotna sprawa, nie kłóćmy się o to. No ale tutaj mamy pewne konflikty polityczne, może też jeszcze jakieś inne, nie wiem. No i nie da rady, nie? Bo oczywiście wchodzi tutaj w grę duma, ocena innych, ale w podobnych sytuacjach przepraszam osoby, z którymi mi nie po drodze i zwykle przyjmują to odpowiednio. A jeżeli to my wyciągniemy rękę w stronę naszego rozmówcy, dyskutanta i nawet czasami machniemy na to wszystko i powiem przepraszam, nie powinno to tak wyglądać, to powiem wam, że punkty lecą znacznie
do góry. A w gruncie rzeczy wizerunkowo komisja kuleje, bo ma w sobie takie tryby, tutaj mówię o ludziach, które ze sobą nie współpracują. A co do otoczenia, to jest to, o czym uwielbiam mówić. Jeśli już to słyszałeś, słyszałaś, możesz przewinąć. W przypadku komisji prowadzący siedzą pod ścianą, zwykle przodem do wejścia. Dodatkowo ilość biurek tworzy większą bryłę, co podświadomie wpływa na odbiór komisji jako jednego wielkiego organizmu. Zresztą zobacz. Postaram się znaleźć po tym przesłuchaniu, postaram się... Dobrze, że są zasłonięte nogi rozmówców, bo to daje poczucie komfortu. Niestety nie miał go m.in. Kamil Kobylarz podczas innej komisji śledczej. Bardzo delikatnie, kolejny powód, dla którego świadek powinien zostać ukarany finansowo. Piramidka. Takie położenie może przysporzyć dużo stresu. Zobaczcie, mamy jednolity blat, dużo ludzi dookoła... Wszystko inne, a tutaj najprostszy stoliczek, widoczne nogi, z tyłu duża przestrzeń, to nie jest korzystne. Może zresztą zrobię kiedyś film o Kamilu Kobylarzu, pseudonim, tak w internecie go nazwali, nie pamiętam, bo na większość odpowiedzi było, nie wiem, nie pamiętam. Czy mieszkał pan tam? Nie pamiętam. Wracając, z tyłu godło, flagi, sugerujące, że to oni stoją w imię prawa i etyki. Z kolei biurko przesłuchiwanego? No już nie. W tym wypadku Pawła Kukiza o tyle dobrze, że pod kątem, bo daje to drobne poczucie luzu. Gdyby było tu naprzeciwko, wyobraźcie sobie to biurko przesunięte i przekręcone o 90 stopni face to face w stronę przewodniczących komisji, to średnio. Niczym taka gra w szachy, pozycja współzawodnictwa. W sytuacji, gdy chcesz sobie coś przypomnieć, nie masz gdzie skierować wzroku, bo wymusza na ciebie sytuacja, żeby patrzeć na swojego rozmówcę. A tu, w momencie, kiedy jesteś przechylony trochę z boku, masz taki moment, kiedy możesz odetchnąć, o ile dobrze mnie rozumiecie. Zdaję sobie też z tego sprawę, że takie jest ułożenie tej sali. Tutaj jeszcze mamy wiceprzewodniczących, czy tam pozostałych, nieważne jak ich tam nazwać. Tu jest miejsce, z którego lepiej by było można nagrać zachowanie i reakcję przesłuchiwanego. Mówię tylko pod kątem uczucia, jakie by to wywoływało. Zresztą tutaj o tyle dobrze, że przesłuchiwani mają zasłonięte nogi, bo mogłoby być tak właśnie jak u Kamila Kobylarza. Może pamiętacie materiał z Rady Gabinetowej i nogi podkurczone pod krzesłem m.in. Donalda Tuska. ...głosowali na tą partię czy na inną partię. Ludzie chcą, żeby Rzeczpospolita się rozwijała, żeby była bezpieczna. Wiecie, o co chodzi. Zadawania pytań. A proponuję, żeby... tej pierwszej części, nie wiem czy będzie druga potrzebna, w tej pierwszej części nie było to dłużej niż 7 minut. Podczas szkoleń, które prowadzę dla osób z wystąpień publicznych, wspominam o tym, żeby kontrolować swoje ręce. Manipulatory to świetne gesty, które pokazują, że jesteśmy naturalni, ludzcy, ale w niektórych momentach mogą okazać się bardzo niekorzystne. Nie chcę rzucać daleko idących wniosków, że jeden z zastępców przewodniczącego najpierw rozejrzał się po sali, później podrapał po uchu kciukiem, po lewym uchu, lewym kciukiem, a potem przyłożył to w okolice nosa. Niestety, uwydatnione bruzdy nosowo-wargowe, rozszerzone nozdrza przekonują nas do nieprzyjemnych wniosków. Mam na to kilka technik, które skutecznie pomagają opanować ręce w podobnych okolicznościach. Sam ekspert Paul Ekman od mowy ciała mówi tak. Jeśli zauważymy, że ktoś obserwuje wykonywane przez nas ruchy manipulacyjne, to szybko je przerywamy, zmniejszamy lub maskujemy. Większy gest często będzie zręcznie przykrywał krótkotrwałe manipulowanie. Nawet ta wyrafinowana strategia ukrycia manipulowania nie jest wykonywana przy dużym udziale świadomości. Ruchy manipulowania lokują się na styku tego, co świadome i nieświadome. Większość ludzi nie potrafi zaprzestać ich na dłuższy czas, nawet jeśli starają się dokonać tego rozmyślnie. Czy to manipulator, czy nie ostatecznie, no ciężko jest to wszystko sklasyfikować, ale efekt wizerunkowy jest ten sam. Trzeba nad takimi rzeczami pracować. I tu najprawdopodobniej to dotknięcie nosa ma być właśnie tym maskowaniem. I wiem, że zwracam uwagę na taki ruch publicznie, ale ma to na celu uświadomić wam, mi jeszcze raz, że jesteśmy ludźmi i mamy takie ruchy. Każdy z nas ma. O tyle, będąc obserwowanym przez dużą ilość oczu i kamer, nie są one korzystnie odbierane. Mieliśmy również okazję posłuchać, jak przeciągają między sobą linę Magdalena Filix z Pawłem Kukizem. Próby przeprowadzenia nielegalnych wyborów kopertowych, pisząc o gangsterskich metodach. Oto jest moje pytanie.
odpowiadam cały czas. Dla mnie gangsterski jest ten ustrój, który polega na ale tym... Ale to nie że... był post o ustroju, ale, panie mi, pośle. Czy mi pani da dokończyć? Pani nie, bo pan już mówił, że ustrój był gangsterski, a pan napisał post nie o ustroju państwa. Przysłuchując się, miałem wrażenie, że taktyka Kukiza jest następująca. Dać delikatnie od siebie, maksymalnie 3-5% tego, o co pyta komisja, później pokierować uwagę, że system jest zły, a jego naprawa jest awykonalna, aby potem pokręcić głową, schować ją w ramiona i powiedzieć, że nie ma nic więcej do powiedzenia. Potęgował konflikt fakt, że Felix agresywnie podchodziła do Kukiza ze swoimi pytaniami i straciła cierpliwość, przez co często mu przerywała jego rozwlekłe wypowiedzi. Odpowiadam cały czas. Dla mnie gangsterski jest ten ustrój, który polega na ale tym... Ale to nie że... był post o ustroju, panie pośle. Czy mi pani da dokończyć? Pani nie, bo pan już mówił, że ustrój był gangsterski, a pan napisał post nie o ustroju państwa. To zachowanie w mojej ocenie odwzorowuje jego stan emocjonalny. Momentami zrezygnowanie, a czasem próbę wyjaśnienia w dyplomatyczny sposób tego, o co pytają. Próby przeprowadzenia wyborów. Napisał pan tam wielokrotnie, że był niezgodny z prawem i tak dalej, i te cytaty opinia publiczna słyszała. Więc umówmy się, że ja nie pytam pana dlatego, że pan coś myśli o ustroju tego państwa. Podziwiam tutaj płynność mówienia, małą ilość zająknięć czy stanowczość. Nie wiem, czy jej mikrofon ma ustawioną większą czułość, czy ona głośniej mówi bliżej do tego mikrofonu, ale na mnie mocno to oddziałuje, gdy słyszę kogoś właśnie tak głośno i stanowczo. Tu jeszcze pokażę wam inny przykład. W sumie to się sam zastanawiam, że mi się chciało to tak przeglądać. No, powinna partia rządząca wprowadzić w Polsce wtedy. W ogóle nie wiem, o czym pani mówi za bardzo. Nigdy się nie interesowałem stanem nadzwyczajnym, wprowadzanym w jakikolwiek, tu przez PiS w jakikolwiek. Dlaczego miałbym odpowiadać na to pytanie? Nie wiem. Felix bezpośrednio komentuje, dając dwie drogi wyboru. Mylą się panu pojęcia, dlaczego pan miał odpowiadać i czy pan rozumie pytania. Jeżeli pan czegoś nie rozumie, to ja mogę powtórzyć. Jeszcze raz zapytam. Jest to jeden z zabiegów słownych, które niekoniecznie muszą być zgodne z prawdą. Umysł rozmówcy działa tak, że jak coś się mu zasugeruje, to czasem podąży. Magdalena Felix, nie patyczkując się, daje tylko dwie alternatywy, jednocześnie dewaluując przesłuchiwanego. Wcale Kukiz nie musiał się na to godzić. Miał pan wówczas taką opinię, kiedy toczyła się ta dyskusja. Tę technikę uwielbiam obserwować. Czasami jest zamierzona, a czasami wychodzi spontanicznie. 4,3 miliona dać na żadną fundację, której zasiadam. I myślę, że tak się też nigdy nie wydarzy. Tym się, panie Pawle Kukizie, różnimy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, pan poseł Tumanowicz. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czy próbowano pana zaangażować w przeprowadzenie procesu wyborów korespondencyjnych? Nie. Czy był pan może wtedy członkiem rządu? Absolutnie. Czy w ogóle ktoś z panem konsultował na poziomie rządowym w ogóle przeprowadzenie tych wyborów? Nigdy. Pan doradzał może komuś? A nie, sekundę, momencik. Wtedy był chyba Jarosław Gowin był jeszcze w rządzie i wtedy rzeczywiście z nim rozmawiałem o tym przesunięciu, z tego co pamiętam. No i szczegółów nie pamiętam za bardzo. Jednoznacznie można powiedzieć, że w ostatniej rozmowie zbyt wiele sympatii nie było. Umownie przyjmijmy, że Felix była w roli złego policjanta. Chwilę później zabrał głos Witold Tumanowicz, któremu Paweł Kukiz już chętnie odpowiadał na pytania, tak jak słyszeliście. Nawet wręcz coś chciał jeszcze dodać. Czy to wynika z tego, że to inna partia? Z tego, że jest mężczyzną? Z tego, że się lubią poza kamerami? Czy że mają wspólne interesy? Ja tego nie wiem. Ale chcę wyjaśnić, że na początku rozmowy można odebrać go jako dobrego policjanta. Zastanów się teraz, w jakich okolicznościach możesz użyć tej funkcji, aby najpierw przycisnąć rozmówcę, a później dać mu trochę swobody, gdy będzie rozmawiał z twoim odmiennie zachowującym się sprzymierzeńcem. Prowadzący przesłuchanie Dariusz Joński, przedstawiając Pawła Kukiza jako osobę przesłuchiwaną, napomknął, że był on liderem zespołu o nazwie Piersi. Z nami świadek Paweł Kukiz, który jest już trzecią kadencję posłem, niegdyś liderem zespołu Piersi. Wszedł pan do polityki. No właśnie, trochę się od tamtego czasu zmieniło. Prowadzący zawiesił się na chwilę, ale nie podał powodu, dla którego to mówi, co może zostać uznane za błąd. Czy Kukiz tego nie skomentował? Nic bardziej mylnego. W bardzo dobry sposób poruszył ten temat, podając inny przykład tyczący się nadawcy wcześniejszego komunikatu. Wyczekał dłuższą chwilę, bo niecałą minutę, aby do tego się odnieść. Pana Kaczyńskiego i pana Gowina w sprawie przełożenia wyborów kopertowych. Panie przewodniczący, ja przepraszam, ale ja mam jedną uwagę, bo jeżeli ma być w ten sposób prowadzone to przesłuchanie, wie pan, to, że byłem wokalistą zespołu Piersi, ma tyle wspólnego z tą sprawą, jak to, że pan był kierownikiem basenu. Nie, ale dobrze, ale ja tylko stwierdzam fakt, że... Nie rozumiem. Stwierdzam fakt, że był pan piosenkarzem, który kiedyś pan kierownikiem basenu, mówił pan, że
Był pan antysystemowcem, ale nie o tym dzisiaj dyskusja. Jednocześnie stawiając przewodniczącego w gorszym świetle. Teraz jest przewodniczącym komisji, ale kiedyś zarządzał basenem. Jak pewnie zauważyliście, prowadzący wręcz się zakłopotał. Nie potrafił wyrazić powodu, dlaczego w ogóle o tym powiedział. Czy szukał odpowiednich słów? Być może, choć lepiej by to brzmiało, jeśli szybciej by zareagował. Czytasz publicznie? Nie spiesz się. Dariusz Joński czytał post, który udostępnił Kukiz w maju, w roku wyborów prezydenckich. Post był obszerny i w pewnym momencie nastąpiło drobne przejęzyczenie, gdy je cytował. Rozdajecie stanowiska w administracji i spółkach Skarbu Państwa z wielomilionowymi wynagrodzeniami, miernotą i malwersantom za partyjną wierność. Co zrobił? Poprawił się. Wstrzymał na chwilę i zaczął kontynuować przemowę z mocniejszym tonem. Zaobserwuj u siebie, czy przypadkiem podczas takiej sytuacji nie przełykasz nerwowo śliny, a ciszę, która przed chwilą miała miejsce, nie chcesz nadgonić właśnie tekstem. To, co zrobił Jońskim, było dobre? Z wielomilionowymi wynagrodzeniami, miernotą i malwersantom za partyjną wierność. A tu to, co brzmiałoby o wiele gorzej. Rozdajecie stanowiska w administracji i spółkach Skarbu Państwa z wynagrodzeniami, miernotą i malwersantom za partyjną wierność. A to gorzej. Joński zrobił odpowiednią pauzę, jak widzicie. Na twarzy mamy względny spokój, a intonacją zaznacza, że jeszcze nie skończył. Dobra robota. No to już by tego posta nie było, albo bym go przeedytował. Na dziękuję, pan poseł Romot. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, komisja. To ja zawnioskowałem o to, żeby pan poseł był świadkiem Wysokiej Komisji, ale zauważyłem, że w trakcie odczytywania tej treści tego posta był pan lekko uśmiechnięty. Nie wiem, czy to uśmiech... Do pana, proszę pana. Przypadek, tak? Nie, to uśmiech, no ponieważ to był post o tym ustroju państwa, o ustroju takim, czyli, w którym partia... Czyli bawi pana to, tak? W którym, proszę? Czyli bawi pana to. Proszę pana, mnie to jest uśmiech wynikający z desperacji, ponieważ od lat próbujemy ten ustrój zmienić, ale to jest niewykonalne. Nie jestem za żadną z tych stron. Nie ma dla mnie emocjonalnego znaczenia, czy ktoś tu wygra, czy przegra. Rozkładam na czynniki pierwsze zachowania i pokazuję, co jest skryte między słowami. Romowicz stwierdził, że na twarzy Kukiza był uśmiech. Moment później podpiął się pod to, pytając, czy go to bawi. Okay. Choć nie jest to w dobrym tonie okazywanie takich emocji w takich okolicznościach przez przesłuchiwanego, czyli tutaj Kukiz uśmiechnięty, to widać w rozmowie sugerowanie, że dla Kukiza jest to niezła zabawa. Jest to tylko interpretacja członka komisji. Warto rozgraniczyć uśmiech od śmiechu, bo to nie jest to samo. Przesłuchiwany się do tego nie odniósł, a mógłby, choć możliwe, że zostałby przywrócony do porządku lub byłby mu wyłączony mikrofon. Pamiętaj, że jeszcze możesz zapisać się na trening komunikacji, który odbędzie się 25 maja w Warszawie. Podczas całodniowego szkolenia zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności w obszarze obserwowania mowy ciała, lepszego porozumiewania się, jak i perswazyjnego języka. Ciekawe przykłady, praktyczne ćwiczenia pomogą Ci w budowaniu odpowiedniego wrażenia. Rozpoczynając od spojrzenia, przez podanie dłoni, pogawędki, głębokie tematy, obserwacje nieszczerości i pożegnanie. W szkoleniu biorą udział osoby chcące poprawić swoje relacje ze znajomymi, jak i w biznesie. Są jeszcze wolne miejsca, jest aktualnie pierwsza tura biletów, dlatego kliknij link w opisie filmu lub przypiętym komentarzu. No i ostatni temat to zrobienie białego wywiadu. Jeśli masz taką możliwość, poznaj ludzi, z którymi będziesz wchodzić w interakcję. Paweł Kukiz wcześniej Jońskiemu wypomniał, że był kierownikiem basenu, a teraz zastępcy. Dlaczego pan startował z Listy Prawa i Sprawiedliwości? Teraz staniemy do pytań. A pan startował, a pan był członkiem PSL-u i startował pan z list Polski 2050. Bardzo dobrze, pan jest zorientowany. To teraz zadam panu pytanie. Czy konto Paweł Kukiz jest pana oficjalnym kontem na Facebooku? W pewnych okolicznościach dobrze jest zaprezentować pewien element swojej wiedzy rozmówcom, aby też mieli świadomość, że też coś o nich wiesz. Jeśli wiesz tyle, co powiesz, to może znasz też ich słabe strony, których się na przykład wstydzą.